acting like you seen this right here. You be all sus, yeah. I just doubled up on crypto. I just doubled down on the new vest. Now my chair looking like two checks. Type of money made me wanna two step. Who next? This week I be on the moon next. Stock going up like 2x. That's a fast flip like suplex. Two really stepping like a new flex. Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj, moi drodzy, będziemy testowali LEGO Technic. Więc jestem pewien, że będzie grubo. Moi drodzy, zostawiajcie łapy w górę, by było więcej takich akcji i subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Tak teraz, zabieramy się za testy. Jasna! Okej, ale jeśli jest to LEGO, to najpierw trzeba to złożyć. Technic. To dzisiaj właśnie złożymy i będziemy testowali gąsieniczkowego potwora. No nie wiem, czy pamiętacie, ale za czasu dzieciaka, jak się składało to LEGO, to był najlepszy i najfajniejszy element całej zabawy. Wróćmy do dzieciństwa. Poskładajmy. Gotowe. Jedziemy testować. No i jesteśmy. Technic zbudowany. Testujemy jego możliwości. Wydaje mi się, że jego tutaj budowa, no jak sami zresztą widzicie, jest po to, by pokonywać przeszkody głównie. Więc jeśli chodzi o jakiekolwiek driftingi, tak jak powiedziałem wcześniej, to dopiero potem je będziemy modyfikować. Tak teraz sprawdźmy jego możliwości, jeśli chodzi o, nie powiem offroad, bo to offroad nie jest, ale z pewnością tory przeszkód. Okej, teraz zabieramy się za scenę oscarową polskiego filmu w roli głównej z kartonami. Nie wiem, czy pamiętacie, sami zobaczcie. Kolejna przeszkoda, robimy to. To trzeba, trzeba równie wjechać, a to jest bardzo realne do zrobienia. Jest, gąsieniczka prawa, lewa i... Przejechał! Zazwyczaj w drifcie należy omijać opon, nie wjeżdżać w nie. Tym możemy przejechać wszystkie możliwe opony. No i mamy kolejną przeszkodę, którą będziemy próbowali przejechać. Myślę, że bez problemu. Ta gąsienica robi swoje, a palety w wersji miniaturkowej to jest dla niego pikuś. Tylko chcę równo to przejechać. Nie mam pytań. Wszystko przejeżdża. Wow. Jedzie Rezygiusz, lawęciarz. Moi drodzy, ściągamy naszego technika z toru wyścigowego pod dystrybutor. Pięknie wszedł. Ściągamy go z toru wyścigowego po to, żeby pojechać na serwis i porobimy troszeczkę ekstrasów w ramach bonusu w tym filmie. Bez problemu na lewety będzie, patrzcie. No i wymiary się nawet zgadzają. Cacy, cacy, siedzi. Nawet gdybyśmy chcieli, to możemy przejechać przez lewetę, a raczej przyczepkę. Bez problemu. I... No, walcz. Walcz dzielnie. Tak. Stary. Wow, mamy to! Czas na modyfikację. Zobaczymy, co nam tutaj z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Mamy to. Zmodyfikowany. Buda siedzi. Spoiler jest. O, proszę bardzo, jak trzyma. Ha! Testujemy teraz to. Go! Leci grubo!
to back me all the time. Probably think you're drowning in the sorrow. Jeszcze jest, że to ja. Ja. Pozdrow dla ekipy Driftownia oraz całej ekipy LEGO. Jeśli chcielibyście sprawdzić inne modele LEGO Technik, wbijajcie na linki w opisie. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.